W tym filmie dowiesz się, jak importować i patchować pliki GDTF w systemie Grantema 3 na podstawie przygotowanego przez nas pliku GDTF dla lampy Clone firmy MyMethod. GDTF, czyli General Device Type Format, to nowy, otwarty, oficjalnie zarejestrowany standard mający na celu unifikację plików opisowych urządzeń. Wczytanie takiego pliku jest możliwe dla dowolnej konsolety lub wizualizera z zaimplementowanym standardem GDTF. Istnieją dwie możliwości zaimportowania pliku GDTF do systemu Grantema 3. Pierwsza. Możesz patchować pliki GDTF w menu Patch wprost z World Servera do Twojego show. Ta metoda wymaga połączenia z internetem konsolety lub Grantema 3 on PC. Przed patchowaniem sprawdź status połączenia. Ikona World Servera powinna mieć kolor zielony. Druga. Możesz pobrać plik z platformy gdtfshare.com na dysk przenośny, a następnie wgrać do Twojego show na konsolecie lub Grantema 3 on PC bez konieczności połączenia z internetem. Zobacz, jak spatchować pliki GDTF w menu Patch bezpośrednio z World Servera. Przechodzę do menu Patch. W zakładce Library wyłączam pliki EMA Lighting oraz pliki użytkownika. Uruchamiam World Server. W wyszukiwarce wpisuję Clone. Widzisz plik GDTF dla MyMethod Clone. Przed wybraniem pliku możesz włączyć Description, aby podejrzeć autora pliku, źródło czy ocenę. W ten sposób możesz upewnić się, że plik został stworzony przez LTT. Zatwierdzam wybór przyciskiem Select. System automatycznie pobiera plik GDTF i konwertuje go na natywny plik opisowy dla konsolety Grantema 3. Dodam 100 klonów, fixture ID od 1, pierwsza linia, adres pierwszy. Create. Utworzyłem 100 urządzeń. Zamykam menu Patch i zapisuję zmiany. Na liście urządzeń widzisz 100 klonów. Teraz szybko przygotuję okno 3D. Setup gotowy. W oknie 3D widzisz prawidłowe modele dla Clone z regulacją jasności świecenia. Przyjrzyjmy się bliżej modelowi. Jak widzisz, wszystko się zgadza. Wybieram wszystkie urządzenia z poziomu wizualizera tak, aby zapisać grupę z właściwymi pozycjami urządzeń w Selection Grid dla szybszego tworzenia phaserów. Wciskam i przytrzymuję pustą komórkę w puli Groups. Plik GDTF dla Clone zawiera również zdjęcie urządzenia. Możesz wykorzystać je do nadania wyglądu grupie. Edytuję pustą komórkę w puli Appearance. Następnie z rozwijanej listy wybieram pulę Symbols. Tu znajdziesz zdjęcia urządzeń pochodzące z plików GDTF. Wybieram oczywiście zdjęcie klona. Teraz mogę przyporządkować ten wygląd dla zapisanej grupy. Assign i wybieram grupę. Grupa gotowa. Teraz mogę wybrać urządzenia i zaimportować predefiniowane phasery. Wybiorę phaser Dim Sinus. Mogę odrobinę zwolnić. Rozrzucę fazę w X do 180. Podział na dwa skrzydła. I w Y również dodam fazę 0 do 180. I również podział na dwa skrzydła. I już zaczynają się dziać piękne rzeczy. Duża ilość urządzeń z wiązką typu WASH może powodować zbyt duże obciążenie karty graficznej. Istnieje możliwość wyłączenia emitowania wiązki światła dla danego typu urządzenia. Aby wyłączyć emitowanie strumienia dla Clone, wejdź do menu Patch. Przejdź do zakładki Fixture Types. Wybierz Clone i użyj przycisku Edit. W zakładce Geometrii rozwiń strukturę drzewa i w kolumnie Beam Type ustaw None. Wyjdź z menu Patch i zapisz zmiany.
Klon nie emituje wiązki światła, tym samym nie obciążając karty graficznej. Zobacz, jak pobrać plik GDTF i wgrać na dysk przenośny. Przechodzę do platformy gdtfshare.com. Z głównego menu wybieram Find Fixture. Wyszukuję producenta My Method i urządzenie, czyli klon. Widzisz plik utworzony przez LTT. Teraz mogę pobrać plik na dysk komputera. Pobrany plik GDTF mogę przenieść wprost na mój dysk przenośny. Pamiętaj jednak o odpowiedniej strukturze folderów dla systemu Grantema 3. Możesz utworzyć ją automatycznie, na przykład zapisując swój spektakl na dysku przenośnym. Wracam do Grantema 3 on PC. W menu Backup wybieram dysk przenośny, w moim wypadku dysk LTT, i zapisuję na nim spektakl. Wybieram Save to LTT. Grantema 3 on PC automatycznie utworzyło odpowiednią strukturę folderów na dysku przenośnym. Wchodzę do folderu Grantema 3, następnie GMA3 Library i Fixture Types. Z tej lokalizacji system Grantema 3 pobiera pliki opisowe. Metodą przesuń upuść mogę przenieść plik GDTF na mój dysk przenośny. Wracam do Grantema 3 on PC. Przechodzę do menu Patch, Insert New Fixture, wybieram dysk przenośny LTT i widzę plik GDTF dla My Method Clone gotowy do patchowania. Wypróbuj plik GDTF dla Clone. Dzięki standardowi GDTF możesz używać tego samego pliku opisowego z wielokierunkową wymianą danych między konsoletami oraz programami do projektowania i wizualizacji. To uniwersalny plik opisowy, nowy standard dla wielu platform.